Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Dishonored, w którym to jako Emily chyba pogadamy z odmieńcem. O. Okej. Co to za miejsce? Gdzie ja jestem? Witaj w pustce. Przedrzyj się przez pustkę. O, tam jest runa jak nic. Czuję, jak coś się zbliża. Obserwuję. Nie coś, a ktoś. Cesarzowo Emily Caldwin. Jestem przyjacielem twego ojca z gorszych czasów. Nie sądziłem, że się spotkamy. Patrzyłem, jak twa matka ginie z rąk konspiratorów pragnących cesarstwa. Jak ratuje cię mężczyzna w dziwnej masce. Myślałem, że to koniec rozrywki. Ale ktoś zatrząsł całym twoim życiem. Straciłaś tron, straciłaś ojca, a co więcej, Delilah nie odda ich od tak. Zatem, co zamierzasz z tym zrobić, wasza cesarska mość? Co jest? Sprytu, by dokonać tego bez przelania rzeki krwi? Zadałem Corvo te pytania przed 15 laty. Właśnie to tak go zmieniło. Teraz twoja kolej. I właśnie to, o czym mówiłem chyba w trakcie jedynki, albo to, a ja ci nie wspominałem, to właśnie to, czego się dowiedziałem. Możemy odrzucić propozycję i grać całą grę bez mocy, ale nie. Nie po to te moce są dostępne, abym ja bynajmniej za pierwszym razem ich nie przetestował, a ponieważ wziąłem Emily, to chcę z tych mocy skorzystać. Więc przyjmijmy znamie. To pali od środka. Czuję, jakbym stała na krawędzi czegoś. Te wszystkie historie to prawda. Okej. Daleki chwyt. Okej, zasięg. Niecałe 17 metrów. Dobra. Niesamowite. Ale lepiej uważać. Dobra, widzę, jak celuję w daną platformę, no to... O! Dobra, widzę, to ma dziwne celowanie strasznie. Czekajcie, użyję tak, to idę. I no mogłem celować tak w taki sposób. No to... Właśnie tak ocalę swojego ojca i odzyskam tron. Okej, dobra, wiadomo, w pustce jest to nieskończone używanie, no bo korzystamy z mocy pustki, no więc... Nie ma co się martwić o manę. Ale jak opuścimy pustkę, to wszystko się zmieni. Ale okej, czyli Corvo miałby normalnie mignięcie. Emily ma takie zahaczenie się i doskoczenie. Czyli dociągnięcie się do miejsca. Mogę już to mocno zobaczyć? Mogę! Dobra, to zobaczymy. Tutaj te rozkazy tylko do znaczenia. Mapa to samo. Dziennik podróży. Czy coś się nowego dodało? Nie. Zobaczmy moce. Domino łączy ludzkie cele. Razem giną lub tracą przytomność. Nice. Mroczny bliźnie, wzywasz swój cień, który odwraca uwagę. Oj, każda moc ma taki upgrade jeszcze, widzę. Znaczy upgrade, ma takie pomniejsze perki do siebie. Spacer cienia. Na pewien czas przyjmujesz ułatwiającą skradanie się formę. Okej. Urzeczenie przyzywa ducha z pustki, który zauroczy ludzi i ogary. O, to może być naprawdę dobre. Mroczny wzrok, czyli oczywiście must have, jaki będę musiał mieć. Daleki chwyt to jest to, co mamy domyślnie. I perki. Siła, żywotność, refleks, zwinność, rozpad pośmiertny, tworzenie amuletów i żądza krwi. Okej, tworzenie amuletów i siła to są dwie nowe. Znaczy dobra, w sumie refleks też jest nowy. Ale to jest taki, widzę, ogólny... perk. Ciekawe, czy jest tak tyle samo run, co w poprzednich częściach?
poprzedniej części, znaczy się, czy może jest ich więcej? Kurde, ale teraz to będę miał do wyboru, ja pierdolę! Ale nie no, pierwszą rundę to chyba wydam na te amulety. A potem kolejne dwie na mroczny wzrok, chociaż w sumie... Chociaż dobra, nie. Najpierw mroczny wzrok, a potem... amulet. Ale zobaczmy jeszcze, jakie są tutaj ulepszenia. Błyskawicznie przyciąga się do jakiegoś miejsca, to jest domyślnie. Przyciąganie przedmiotów, okej, czyli mamy to samo, co miał Daud, tylko tutaj to jest prosto jako upgrade tej mocy. Tylko pytanie, czy to kosztuje wtedy tyle samo, czy jednak będzie kosztowało więcej many. W przypadku ciała, w przypadku takich zwykłych przedmiotów zakładam, że będzie to kosztować mniej. Spowolnienie. Czas na chwilę ulega spowolnieniu. I przyciąganie wrogów pozwala przyciągać do siebie przeciwników i zabijać lub ogłuszać ich w locie. Nie jest techniką dyskretną, czyli warto jednego typa tylko tym przyciągnąć i to nie w grupie. Korvo wspominał, że kiedyś tu był. Ja cię znam. Pamiętasz? To było tak dawno temu, a tobie tyle się przytrafiło. Nawet jeśli jestem echem siebie, dobrze wiedzieć, że nadal jesteś. Matko? Jesteś tu, ale jednak nie. W mojej dłoni, ale też gdzie indziej. To tylko resztka mojej esencji, która zniknie za kilka chwil. Gdybym tylko mogła sięgnąć przez tę wielką nicość i wziąć cię w ramiona. Ale mogę ci coś ofiarować. Mą klątwę i dar zarazem. Przyzywaj mnie do swej dłoni, a poprowadzę cię, jeśli zdołam. Nie gadajcie, że to serce to jest serce Jessamine. Bo jeśli tak, to o panie. Dobra, serce na górę oczywiście. Zobaczmy tutaj. Runy! Nie runa, tylko runy. Czyli co najmniej jedna sztuka. To mi się podoba. Dobra, ale jak tam przejść? Na pewno nie tędy. Musi być jakieś przejście. A, tu jest. Okej. Okay. Dobra, to jest w sumie liniowa w lokacji, więc mogę mieć to przyciągnięcie cały czas włączone. Czy tam wybrane. Dobra, to mi nie pykło. Ale wiadomo, tak jak Korvo, Emily może używać mocy w locie. Czekamy. Gdzieś tam? Aha, dobra, poszedłem z tą stronę. Kim jest Delilah? Jak może? Nie rozumiem. Kolejne cele widzę. Jest Duke, Delilah, to zapewne jest Zmora Korony. Na tych dwoje to nie mam pojęcia. Okej, ta ma też róże, czyli ta może też być jedną z tych wiedźm, które służą Delilah. Może jakaś prawa ręka? O, ładnie, dwie runy na start. Ta kobieta jest wyjątkowa. Patrzyłem, jak dźwiga się z krwi i brudu, by osiągnąć pozycję, z której kradła wiedzę mędrców cesarstwa. Ambicja, sztuka, magia i przebiegłość zmieniają wszystkich dookoła w jej podnóżki. Co z tego wynika, widać było w Dunwall Tower. Delilah snuje plany. Zniosła cierpienia, które zabrały jej świat i zdobyła koronę. Zdradzę ci jednak sekret. Planuję zdobyć o wiele wspanialszą nagrodę. Ej, serio? Dobra, groźna wręga. Spotkaj się z Megan Foster i przedyskutuj plan działania, nim popłyniesz łodzią do Karnaki. Kiedy miałam 10 lat i nużyły mnie lekcje,
Marzyłam o walkach na miecze i oceanicznej żegludze. A teraz zaczynam rozumieć, że świat jest o wiele dziwniejszym miejscem, niż mogłam przypuszczać. Wszystko, co znałam, stanęło na głowie, ale staram się stawić temu czoła. Kiedy spojrzeć na tę ogromną, wysadzoną klejnotami mapę w Dunwall Tower, Karnaka widnieje tam jako duży, krwisty rubin, najdalej wysunięty południowy port cesarstwa. I tak zawsze o niej myślałam. Z bliska pachnie oceanem i dziwnymi przyprawami. Z bliska sprawia wrażenie splątanej matni krwi i ambicji. I to tu urodził się ojciec. Nie znam Megan Foster, ale jest w niej coś, co każe mi jej ufać. Nawet jeśli nie do końca to odwzajemnia. Wydostała mnie z Dunwall, a ja potrzebuję odpowiedzi. Delilah i Duke zrobili ze mnie zabójczynię, mordując moich politycznych wrogów rękoma z mory korony. Zabrali, co mi należne, ale mam zamiar to odzyskać. Pytanie brzmi, w jaki sposób? Myślę, że też tak jak Korwo w jedynce sprawdzi rękę, czy to jest ten. Czy faktycznie się to jej nie śniło. List od Emily. Okej, chyba sama do siebie list napisała. Dziennik podróży. Nowy rok, tutaj nic, ale tutaj. Zniesławiona, czyli czyli tak jak to jest tłumaczone, Dishonored. Właśnie tytuł gry. Pustka. Ale kurde, warto czytać, warto czytać. Dobra, w sumie, a propos, wydajmy od razu te dwie runy na właśnie mroczny wzrok. Tak. Lepiej widzisz w mroku i dostrzegasz istoty przez ściany. Pozwala dostrzegać obiekty i systemy bezpieczeństwa. Wskazuje ścieżki przeciwników oraz ich aktualne pozycje. Ej, to jest zajebiste! Dobra, tutaj mroczny wzrok oczywiście... Muszę ponownie przypisać do... Nie, do prawego miałem przypisany. No i tyle. Nie? O, jest kusza! Ograniczone zasoby. Nie do tego pewnie przyzwyczaiło cię życie w pałacu, ale nie mam więcej pieniędzy. Anton i ja musieliśmy pilnować wydatków i no cóż, teraz ty też musisz. Jeśli nie jest to poniżej twojej godności, zbieraj wszystkie cenne rzeczy, jakie zdołasz znaleźć. Do opalenia stojących za przewrotem ludzi potrzebujemy amunicji i zasobów. Po całym mieście porozrzucane są tajne czarnynkowe sklepy. Szukaj symbolu przedstawiającego dwie dłonie, bo oznacza on, że jesteś blisko jednego z tych miejsc. Idź za znakami, one cię poprowadzą. Handel na czarnym rynku jest nielegalny, ale w starciu z wojskiem Duke'a możesz zdecydować o zwycięstwie. Sokołów opracował tę kuszę jako prezent dla ciebie. Jeśli chcesz ją zmodyfikować, te sklepy mogą ci w tym pomóc. Okej, okay, myślałem, że dostaniemy na kuszę Korwo, ale... Jak widać, jest chyba przestarzała nieco. Ale w sumie, czy jest się czemu dziwić? O, ładnie. To działa inaczej. Durny zgredzie, co za gówno. Wracamy do miasta. A co byśmy zrobili kiedyś? Wzięlibyśmy w cienie ostrą stal, od co? To jest taki puls, jak... Jeszcze nie wrócił z Danu. Jeśli nam się poszczęści, to wyjce będą zajęte jakąś zaplanowaną zabudką. No dobra. Rozejrzyj mi się właśnie serce jeszcze. Coś tu nie granat, serce. Czemu mam tu granat? Na górze ma być serce. A i proszę, mamy runę. Tu, tego pytanie, czy jest wewnątrz, czy na zewnątrz? Na zewnątrz. Geronimo!
Okej, okay, działa. Byłem ciekawy, czy to działa tak samo jak u Corvo. Z tym mignięciem pod wodą. Nie, widać tak. Dobra, zaś są tutaj te... A nie, to są piranie tym razem. Wiesz, te ryby ludojady. Chyba są piranie, to w pewnym sensie są ryby ludojady. Halo, no gdzie ten amulet, kurwa? Znaczy amulet, gdzie ta runa? Aha, nie, ja pierdolę, ja się dusiłem jeszcze. Myślałem, że one mnie tak wpierdalają, ale ja po prostu dusiłem. Dobra, jeszcze to raz. Stąd, ale to jest przed czy po? Po upgrade, po wzięciu runy, dobra. Nie. Roczny wzrok. To na górę. Jest na tyle krótkie, że nie ma tego nawet co pomijać. Dobra, na szczęście nie zjebały się przepisy. O, mogę oznaczyć runę w ogóle! Nice, jest widoczny bez serca. Super. Dobra, ale poproszę zapis, żeby nie. Żeby ponownie tego jeszcze raz nie oglądać wszystkiego. Ja tu szukam wejścia. Jest tak po prostu w tym miejscu. Dobra, nowa runa. Czy coś za jedną runę tutaj kosztuje? Nie. Upgrade'y za co najmniej dwie runy. Tutaj refleks. Użyj bloku, by odbijać pociski. Ej, to nie jest takie złe. Ale nie. Poproszę o tworzenie amuletów. Twórz własne wyjątkowe kościane amulety. Istnieje szansa, że ulegną one spaczeniu. Co jest dalej? Synergia tworzenia. Tę samą cechę można wykorzystać w stworzonych kościanych amuletach do 4 razy. Dobre. Wiedźmie wybory. Niższa szansa na spaczenie amuletów z trzema lub czterema cechami. Mistrzostwo rzemiosła. Brak możliwości spaczenia przy tworzeniu kościanych amuletów o 3 cechach. I za 4 wytwórz runy zużywając wielorybie kości lub poświęca je, by pozyskać kości na potrzeby rzemiosła. Wow. No nieźle. Okej, to poszło trochę nie po mojej myśli. Nie masz co się martwić, spokojnie. Dobra, mogę łyknąć, mam przynajmniej wymówkę, żeby łyknąć sobie eliksirów. Dobra, zagadajmy z me... A, czekaj, właśnie, zanim jeszcze do Megan, to miałem to jeszcze sobie zobaczyć. Właśnie z pokładu. Gdzie? Gdzieś tutaj. Tu gdzieś powinno być zejście. Ewentualnie... O, właśnie, właśnie, właśnie to, właśnie to. Takie przejście tutaj. Może być i tak. Dobrze. Idziemy. Formuła Adermajer, czyli rozumiem zastępstwo dla Remedium Piero. Okej. Okay. Bełty zapalające, puste flaszki. Jak puste, to się raczej to nie przydadzą, nie? Rozmyślenia podróży do Pandyzji. Cokołowa. Cybru. Pusto. Tutaj nic do jedzenia. Tutaj coś. Też pusto. Serce też nic nie pokazuje. Dobra. No. Idziemy do Megan. Mi się wydaje, tutaj jest nasz. Dobra. To jakaś klątwa. Zobaczmy, co się jeszcze wydaje. Tutaj maszynownia. Co byśmy zrobili kiedyś? Wzięlibyśmy w cienie ostrą stal. Otto. O, cześć. Znajdź dla mnie chwilę. To przekażę ci, co wie. Ej, co? Czemu tak nagle przerwało ten dialog? Dialog,
to rozmowa, tego ten... Duke, mamy za sobą już 2 tygodnie podróży. Mam nadzieję, że Sokołów jest cały i zdrów, dokądkolwiek go wzięli. Też. Dobra, jeszcze mi nie podświetla tego. Wiadomo, nie ma upgrade'u. To jest głównie tylko na patrzenie, czy ktoś tu się... Co to kurwa jest? Najdroższa Emily, a właściwie wasza cesarska wysokość. Mam do przekazania coś, co wraz z Corvo musisz usłyszeć jak najszybciej. Sprawa dotyczy morderstw dokonywanych przez Zmorę Korony. Gdy lata temu opuszczałem Gristol, przysiągłem, że nie zaangażuję się już w żadne polityczne rozgrywki. Zrobiłem wiele złego i trochę dobrego. Zawsze będę tęsknić za lekcjami Antona Sokołowa. Za czasów mojej matki stworzył mnóstwo pomysłowych urządzeń. Odkryłem straszliwy spisek przeciw tobie. Tu, na południu cesarstwa, próg cuchnie, przeciągnięty śmiercią i zepsuciem. Mieszkam na łodzi, groźnej w ręce, u znajomej, Megan Foster. Rano wyruszymy do Dunwall, jeśli przypływ pozwoli. Nie mogę przestać myśleć o tym, jak droga Jessamine została odebrana tobie i twemu ojcu. Obawiam się, że nadeszły niespokojne czasy. Wiem, że Corvo oddałby za ciebie życie, ale nie ufaj nikomu. Tu jesteś, staruszku. Poproszono mnie, żebym złożył ci wizytę. Czekaj! O co chodzi? Megan! Pójdziemy w jakieś ustronniejsze miejsce, Sokołow. Okej. Było dziwne. Czy to był teraz błąd w tym? Czy to był błąd w dubbingu? Bo osoba, która powiedziała, mówiła jako facet, ale mówiła kobieta. Jakby co nie, ja nic nie mam do osób trans i tak dalej, ale no to było po prostu dziwne. Bo mówi, powiedziała, przyszedłem. Gadała kobieta. Nie wiem, czy to nadmieniłem 2 razy. Dobra. Karnaka wszystko wygląda z dystansu całkiem ładnie, ale to miasto na krawędzi upadku. A tegoroczne krwiogzy wyjątkowo sobie pozwalają. Proszę. Delilah malował Sokołów też. A to czemu tu jest? To Delilah. Anton zaczął nad tym pracować tuż przed uprowadzeniem. Coś ich łączy, ale nic więcej nie powiedział. No, z tego co wiemy z DLC-ka, no to Delilah była jego uczennicą. Czy zabójca korony ukrywa się w Adermeyer? Droga lądowa do Instytutu Adermeyer prowadzi przez stację kolejki. Sokołów bardzo się postarzał. Dlaczego Sokołów został porwany, a nie zabity? A więc Zmora Korony była tylko narzędziem do przeprowadzenia zamachu stanu. Wszystkie te morderstwa... Co Ramsey robił w karnacie? Mortimer Ramsey. Duke nie przeprowadziłby zamachu stanu bez pomocy kogoś ze Straży Miejskiej. Nie znam Duke'a Luke Abel, ale Corvo służył pod jego ojcem. Wspominał, że Theodanis był dobrym człowiekiem. Delilah... Jeśli to prawda, jest moją ciotką i dziwnie spogląda na świat. No, z tego co my wiemy, bo z DLC-ków związanych z Dowdem, to nie, Delilah nie jest ciotką Emily i nie jest siostrą Jessamine, a jest jedynie była jej przyjaciółką, ale pytanie, czy była prawdziwą przyjaciółką. Chociaż w sumie, dobra, to też nie jest jakieś mega potwierdzenie, bo fakt, że ona ma nazwisko Copper Spoon, wcale nie oznacza, że ona nie jest po prostu... Bachorem, nie Bachorem, jak to było? Bankartem. Że ona nie jest po prostu Bankartem męża Jessamine, który to właśnie mógł ją po prostu zdradzić z jakąś służącą i tak narodziła się Delilah.
Wróć. Nie tego. Nie męża, ale ojca. Dobra, rozpocznijmy odprawę. Bo raczej, no, tylko tyle zrobimy jeszcze w tym odcinku. No dobrze. Częściowo to wyjaśniłaś. Ale co robiliście tutaj z Sokołowem? Staruszek kochał Karnakę, ale zwęszył ślad konspiracji związanej ze zmorą korony. Chciał ostrzec Korvo. Są informacje o rosnących napięciach. Korupcja, uliczna przemoc. Ja nie przejęłam się tym za bardzo. Zwykle to miejscowe władze rozwiązują podobne sprawy. Nowy Duke zaniedbywał obowiązki, a Sokołow doszedł do wniosku, że to on może przewodzić konspiracji. Wrócił wprost zszokowany, a jeśli znasz jego opowiastki, to wiesz, że to rzadka sytuacja. Zamierzaliśmy ruszyć do Dunwall, ale coś się stało. Zmora korony. Tak, Włas nagle odskoczył, a Sokołow zaczął wrzeszczeć. Zdołałam tylko dojrzeć, że ktoś niósł go po pokładzie. Ścigałam ich jak długo mogłam, do Instytutu Adermeyer. Prowadzi go alchemiczka Hypatia. Może Duke wykorzystuje jej pacjenta jako zmorę korony. Adermeyer, dobrze. Dostanę się tam. Zmorę korony trzeba wyeliminować, a jeśli alchemiczka zechce współpracować, to może dowiem się także czegoś o losie Sokołowa. Życz mi szczęścia. Skoro trzeba ci szczęścia, Sokołow już jest martwy. Gdy skończysz z Instytutem, zajmij się wieżą strażniczą. Kiedy padnie, podpłynę łodzią. Daj znać, to podpłyniemy do brzegu łupiną. Ta lekarka, Hypatia, jest uosobieniem dobra. Po mieście jest rozsianych kilka czarnorynkowych sklepów. Ostatnimi czasy kule i noże schodzą tam jak świeże bułeczki. Nie dziwię się. Dobra. Wpis w dzienniku podróży. Śledztwo w Instytucie Adermeyer. Na was. I... let's go. Mogę cię już wysadzić w dokach? No to zobaczmy te ulice, które wychowały mi ojca. No to ruszajmy. Nie mogę sobie pozwolić na rozpoznanie. Ale jednak, no, Korvo z tą maską trochę lepiej. Lepiej to wychodzi, no bo samo to, że zasłania twarz Emily, no nie ukrywa jednak tego, że dalej widać podobieństwo do osoby na listach gończych. Kraniec świata. Odszukaj stację Adermeyer i pojedź kolejką do Instytutu Adermeyer. To najlepszy trop, jaki możesz podjąć, by odnaleźć zmorę korony. Podróż do Adermeyer łodzią odpada z powodu ochrony. Najwyższa straż stacjonuje w wieży. Rusz lądem przez stację kolejową. Stary Duke Serkono z całymi dekadami pracował nad rozbudową Karnaki. Gdy zastąpił go Luca Abel, zaczął doić miasto z bogactw tak szybko, jak tylko potrafił. Orgie trwające po tydzień uczty. Najwyraźniej czeka nas tu więcej zabawy niż w Dunwall. Uważaj po drodze do Adermeyer. Duke oddał miasto w ręce najwyższej straży. Atakują obcych bez ostrzeżenia. Nie będę się wychylać. To niezłe miejsce. Dotrzyj do Adermeyer. Załatw zmorę korony. I dowiedz się, dokąd zabrali Sokołowa. Alchemiczka Hypatia spróbuje ci pomóc. Sokołow ją lubi. Do zobaczenia w Adermeyer. Tylko poczekaj z podpłynięciem do momentu, aż uciszę strażników w wieży. Wiadomiks. Udało ci się dotrzeć do Karnaków. O, martwy wieloryb. No i proszę. Runy na start. Są. Ściana amulety są też pierwsze. Dobra, ile mogę rzeczy oznaczyć? Jedną naraz. Okej, to jest sporo. Tutaj więcej run.
A dobra, czyli runa pojedyncza to jest tak zwykła, a runa z tym to będzie kapliczka odmieńca w takim razie. Kolejny amulet, jeszcze jeden amulet. Sporo tego. Chciałabym móc wyjechać z miasta. Witaj w Karnace, przybysza. Jeszcze ja to czuję się bezpiecznie. Co jest groźna wręga. Nie mamy jej w rejestrze. Może to jeden z tych nowych importerów z Morli. Odczekajmy dzień albo dwa. A jak wciąż tam będzie, to zapytam kum... Widać już Adermajer. Tam to pewnie. Może widać. Dobrze. Może jeszcze trochę. Myślałem, że to jest taki wielki harpun, ale nie, to jest taka... Wciągnie. Niech to mam wprost przecudowne światło, ale oczy mi się od słońca gotują. Oj. Problemy, kurde, fotografów, nie? Tęsknię za czasami, kiedy mogłem iść spać, nie myśleć o tym, czy się obudzę. Gdzie jest towar? Na razie ani śladu Farela. Najwyraźniej się spóźnia. To może my przyszliśmy za wcześnie? Powinien tu być. Razem z ładunkiem żarłacza. To jest niedopuszczalne. Ja mam napięty grafik. Nie przejmuj się. W końcu tu dotrze. Jak nie dziś, to jutro. Pisz sobie? Przetwórnie Santiago muszą dbać o swoją reputację. Mamy sieć klientów na całych wyspach. Czy ja ci muszę przypominać, że ryba to delikatny towar? Nie możemy sobie pozwolić na żadne opóźnienia. No ale przecież to jest sfermentowany żarłacz karmazynowy, czyli tak po ludzku ryba, która już się popsuła. Może po prostu powiesz swoim klientom, że w Karnace jemy żarłacze sfermentowane po całości. To nie. Dobra, nie chciałem tak posłuchać, ale... Drugo za to zapłaci. Ale to raczej nie ma sensu. Chyba ta runa, nie? Chyba w pysku tego wieloryba. Wiesz, że mieliśmy na tym zarobić. Co teraz proponujesz? Okej, jedna runa. Czy ja chcę pozbierać na coś lepszego, na jakiś upgrade, czy może chcę kupić sobie ten refleks? Dobra, na razie nie planuję się ujawniać. Choć nie powiem, czasami mogłoby się to przydać. Ale dobra, na razie pozbierajmy. O, no zwinność to by się przydała. Ale my się najpierw pozbieramy na jakieś moce. No a potem pomyślimy. Nie mamy już pieniędzy! Pozwólcie mu się wytłumaczyć. O, wielką kość znalazłem. Zdarza się, że któryś z tych mydlaków z najwyższej odwala coś takiego. I to coraz częściej. Ale możliwe, że zdołam wam pomóc. Słuchamy. W jednym z magazynów zalega całkiem bezpańska dostawa towaru. A przypadkiem wiem, że nikt się po nią nie zgłosi, bo wypadła z łodzi zmierzającej do Freyport. Dużo dobra, przyprawy i suszone ryby. Możliwe, że warte więcej od tego, co straciliście. Nie no, bez żartów, Emily. Serio, nie umiałaś się tak spiąć? No i patrz, już mi kurde minimalnie podlega ten. Dobrze, kolejna kość. O, chyba krwiobrzy. Tylko z tego co widzę, to są chyba takie po prostu przerośnięte homary. Przerośnięte komary. Cyk, dwa bełty zapli. Dziękować. Tutaj trochę jedzenia. Dobra, będzie ciekawie w tej Karnace. Drodzy Syrkończycy, pod nieobecność Diuka chcę wam ogłosić, co następuje. Pieką mnie oczy. Zostały wprowadzone nowe obostrzenia mające związek z politycznymi zabójstwami dokonanymi w imię byłej cesarzowej Emily Colby, a dokonywanymi przez byłego cesarskiego obrońcę Corvo Astar. Najwyższa straż Syrkonos się powstrzymać byle kilku krwiogzom? Dobra, niech będzie. Tylko pamiętaj, trzeba iść powoli i nie podchodzić do tych gniazd. Nawet nie wiadomo, czy ci w środku mieli jakieś pieniądze. Tylko, że są martwi, a dom oblazły krwiogzy.
Jak tędy przejdziemy, to wylądujemy po drugiej stronie ściany światła. Hej, chodź na to. To może drzwi otwórz? Jaki tekst? Chodź no tu, to halo. Otwórz drzwi. Dobra, okay, staj, nie żyjcie się między sobą. Ciekawe znajdziemy było. Jakiś inny sposób, żeby to robić. Drodzy kończycy, radujcie się koronawcą naszej nowej cesarzowej. Zelajny Polski w pierwszej. I rychłym przybyciem jego wielmożności Luki Abel, Duka Cervona, nowego francuskiego towarzysza władczyku. O, mamy pierwszy czarnorynkowy sklep. Wszelka działalność rządu zostanie wstrzymana. Co jest w tym pewnie? Zwierzynikowi na odzyskanie sił do kupienia. A wszelki ruch do pałacu. Klientela rośnie i zakładam, że przynosi monety. Dokładnie. Zobaczmy. A, chcesz planów lepszego uzbrojenia. Szybkość przeładowania zdecydowanie poproszę. Nie pożałujesz zakupu. Większy zasięg, celność. Co jest dalej? Ogólnie upgrade pistoletu i tak dalej. Tutaj. Miejsce na amulety. I my game. Miło z tobą robić interesy. Ulepszona optyka soczewki. Na razie nie potrzebuję. Zapas ostrzy nie. Pojemność kuszy. Zapas nabojów. Im szybciej mogę mieć 10 amuletów, tym lepiej dla mnie. Tutaj składane ostrze, przewaga podczas skrzyżowania mieczy. Nie mam upgrade'ów. Mina ogłuszająca. A patrzcie, a my tutaj mamy od razu miny tylko ogłuszające, no to... Jak wejdzie tu najwyższa straż, to udam, że cię nie znam. Ciekawe, zobaczmy. Amunicja, mamy bełty. Strzałki usypiające, ostre, sprężone, minę ogłuszającą, granat. Mówiłeś 3 miny, to muszę pamiętać. Muka, eliksir, mamy runę za 400 i położenie zatopionych zasobów. Wróć niedługo, to znaczy jeśli nadal tu będę. Mhm. Teraz pytanie, jak się... widzę drzwi. Muszę się zdrzemnąć. Jak się dostać w takim razie do środka? Jednak nie da się sprzedawać przedmiotów, tak jak sądziłem. Mam coś, co może cię zaciekawić. Naprawdę? Jestem Mindy Blanchard. A ty mi wyglądasz na kogoś, kto lubi się pchać, gdzie cię nie proszą. Zechcesz mi w czymś pomóc? Wyciągnij mi cierń z tyłka. Odwdzięczę się tym samym. Muszę się dostać do Instytutu Adermeyer. Masz na to jakiś sposób? Tak. Wiem, jak to zrobić. Przyniesiesz mi pewne zwłoki, a ja rozwiążę twój problem. Nie bój żaby, on już nie żyje. Zwłoki? To nietypowe. Ale skąd? Rewidenci przytrzymują go w swoim przyczółku. Myślą, że był wiedźmim pomiotem. A ciało chce odzyskać z przyczyn osobistych. Wkradnij się tam, zabierz je i spotkamy się w piwnicy pod gabinetem dentystycznym niedaleko stąd. Pomyślę nad tym. Ciekawe. Oczywiście, że nie mam klucza. I oczywiście, że jest to jedno, jedyne takie przejście. Tutaj dołem przyszedłem. Co jest na górze? Zanim się pożegnam, to spróbujmy to otworzyć. W sposób, w który na pewno Rico byłby zadowolony. Ładnie. Zbiteczka, list. Do pana Weatherby'ego. Jeszcze opędzuję, może cokolwiek się tu znajduje. Oj, proszę, ale dawno grałem odzyskany. Co? Bełty jakie?
żądlące. Sprawia, że przeciwnik ucieka i zapomina o tobie. Fajne. Bardzo fajne. Drodzy Serkończycy, od nieobecności w Biłkach chcę wam ogłosić, co następuje. Tegoroczna krwiogzia bolączka jest najgorszą, jaką pamięta większość z nas. Jeśli napotkacie gniazdo lub zakażone zwłoki, omijajcie je. Każda próba wypełnienia obrzędów pogrzebowych kongregacji trzech ludzi zaowocuje dotkliwymi karami. Trochę tu pusto, nie? Spodziewałem się, że będzie trochę więcej rzeczy. A, jestem w ogóle nad nią, czy mogą tak tutaj trochę lepiej wejść. Okej, co jest tu? Zwrócony pamiętnik. To tyle, jak tak patrzę. Niszczenie gniazd krwiogzów. Lento, jesteś albo odważny, albo zdesperowany, jeśli chcesz wziąć tę robotę. Kiedyś zadymialiśmy krwiogzy całymi zespołami, ale kolonie są już bardzo duże, a Duke cofnął finansowanie. Pozbawmy się więc gniazd ręcznie. Oto co musisz wiedzieć, żeby przeżyć. Jeśli musisz przyślizgnąć się obok gniazda lub roju, trzymaj się z dala i unikaj gwałtownych ruchów, które mogą rozduszyć insekty. Gdy krwiogzy są spokojne, nic ci nie grozi. Jeśli zaczynają szybko latać i świecić, masz przejebane. Jeśli otoczy cię rój, musisz uciekać albo walczyć. Zgniataj krwiogzy lub użyj ognia. To samo dotyczy się gniazd. Rój będzie wracać, póki nie zniszczysz jego gniazd. To właściwie tyle. Świetnie sobie poradzisz. A, jeszcze jedna sprawa. Jeśli znajdziesz w gnieździe jakąś krwawą żywicę, zachowaj ją dla sobie jako premię. Uważaj tylko, żeby nie zobaczyła jej najwyższa straż, bo zaraz zażąda podatku od oczyszczenia miejskiego czy czegoś tam innego. Larwy nie da się ukryć. Trzeba iść powoli, nie zbliżać się do gniazd i unikać zbierania pod skórą i żądeł, i jajek. Znaczy tak w teorii nie mogę w nie rzucić po prostu granatem, bo do nich strzelić? Kasa tym razem pusta, niestety. Szukam tej żywicy, tu nie ma, ale jak widać, niestety nie. Zmurmułka natomiast. Okej, trochę roju też widzę, wyciąłem tym ciosem. Okej, czyli na te gniazda będę wykorzystywał chyba te bełty zapalające, ewentualnie granaty. I się wreszcie na coś przydadzą. Martwi. Pusto. To jest najgorsze, ja nie umiem tej gry nagrać na pół godziny. Jak już siądę, to się wciągam i po prostu muszę sobie sam jakiś punkt wyznaczyć, kiedy muszę przestać. Sporo ich tu.
Wycięcie. O, ładny kościany amulet. Spadająca gwiazda. Zabójstwo ze skoku odnawiają trochę many. Dobra, wezmę to. Po prostu, żeby mieć, bo jestem ciekaw, czy to się liczy tylko do zabójstw faktycznie, czy jak nawet zeskoczę i go ogłuszę, czy ogłuszę dwa, to że to też się zaliczy. Wiadomo, trzeba wytestować, nie? No raczej myślę, że nie bez powodu to jest tak bezpośrednio zaznaczone, w jaki sposób mam tego wykonać. Dobra, do tych już mam full zapalających, czyli wypadałoby się tylko pozbyć. Nie. Trochę widzę, że to nie jest zależne, czy użyję bełdu, czy użyję czegoś innego. Albo dostanę żywicę, albo nie. Ale ja bardziej się rozglądam za czymś cennym. Widzę, że już chyba nie ma się za czym rozglądać. Spokojnie. Serio, jeden mnie tak załatwił? Nie gadaj. Coś z tej strony. Jak tam wejść? Tu nie ma, czyli granatu tego raczej nie wysadzę. Też nie przejdę. A czekaj, to jest od drugiej strony chyba po prostu dojść. Wszyscy mnie szukają. Odrobina dyskrecji nie zawadzi. Okej, okay, ale mamy właśnie dojście za ścianę światła, tak jak było powiedziane. Skoczmy. Dobra, to jest gdzieś tutaj, tylko chyba niżej. Cokolwiek tam było. To jak zejdę niżej, powinno zacząć być. O, to. No dobra, skoro przeszliśmy za ścianę światła. Ale kurde, patrzcie, jednak więcej tego omijam. Ja nie chcę niczego mijać. Dobra, moment, wyjście jest w tą stronę. Dobra, wiadomo, do czarnorynkowego sklepu jeszcze wrócimy. Dobra, cholera jasna, gdzie jest to wyjście? Dole było, tak. Robimy kolejny zapis. Na pożegnanie oczywiście. Okay. Jedna runa jest gdzieś tam. Druga runa i amulet są tu. Uuu, spaczony kościan amulet. Pięknie. Amulet i runy są tutaj też. Okej, to jest wszystko. No i tam zostaje ta jedna runa w czarnorynkowym sklepie. Dobra, no to co? Spróbujemy sobie znaleźć kilka tych rzeczy w kolejnym materiale. Ode mnie, póki co, to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Dishonored, w którym spróbujemy progresować nieco.
te lokacje. Kto wie, może zejdziemy nawet tam do przyczupu. O, tu są w ogóle Iruna i amulet kolesiedny w ogóle. O, kurde, tego jeszcze nie grali, żeby runa i amulet były dosłownie obok siebie postawione. No dobra, to jest sprawa na kolejny materiał. Ode mnie to było na tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!